Ukryta historia. Gdzie leży Tartaria? Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie mam zamiar omówić niesamowitą Tartarię, zaginiona cywilizacja, która wydaje się być zapomniana lub wymazana. Tartaria była najwyraźniej kiedyś miejscem, w którym istniała bardzo duchowa i zaawansowana technologicznie cywilizacja. Była dobrze znana jako Złote Imperium i obejmowała większość północnego kontynentu azjatyckiego. Pierwotnie lokalizacja była rządzona przez potężnych gigantów, tartarskich welikanów, którzy zasadniczo pochodzili od Aryjczyków. Tartaria była ogromnym lądem i nadal byłaby największa, gdyby powodzie błotne nie zniszczyły wszystkiego. Cywilizacja Tartarii, co oznacza silne, potężne miejsce, została ustanowiona w październiku 1586 roku, ale przez wiele stuleci jedność tej cywilizacji uległa fragmentacji. Po grudniu 1922 roku Tartaria została następnie podzielona na oddzielne republiki. 18 kwietnia 1627 roku słynny holenderski kartograf znany jako Willem Bleu ukończył swoją mapę Tartarii, która wyraźnie pokazała, jak ogromny był zasięg cywilizacji Tartarii. Mapa pokazała, że Tartaria dotarła do granic Chin i Mongolii. Ta niesamowicie zaawansowana kultura wykorzystywała systemy darmowej energii, wspaniałą architekturę, która istnieje do dziś, wykorzystując częstotliwości elektromagnetyczne planety Ziemia do niewiarygodnie obfitego życia w Tartarii. Prezydent Władimir Putin w 2013 roku upublicznił mapę Tartarii, a w 2017 roku przekazał również mapę stworzoną przez Williama Bleu, byłemu prezydentowi Tartastanu, znanego również jako Tartaria. Więc skąd William Bleu miał tak wyraźny obraz tego kraju, jeśli nie istniał? Dowiadujemy się o słynnym Egipcie, Imperium Perskim, Imperium Osmańskim lub Rzymskim, ale cała ta historia jest niewielka w porównaniu z Imperium Tartarii. Chyba że nie jest prawdą i jest tylko mitem lub historią, ale można znaleźć zbyt wiele dokumentów, które stwierdzają, że ten region z pewnością istniał. Ląd i terytorium zwane Tartarią i Wielką Tartarią było historyczną lokalizacją w północnej Azji, która istniała między Morzem Kaspijskim, górami Ural i Oceanem Spokojnym. Nazwa Tartaria było ogólnym terminem używanym przez Europejczyków w odniesieniu do obszarów środkowej, północnej i wschodniej Azji, ponieważ części te były w dużej mierze nieznane europejskim odkrywcom, dlatego całe terytorium geograficzne było znane po prostu jako Tartaria, a jego mieszkańcy byli nazywani Tartarami. W 1998 roku CIA odtajniła dokument, który sporządziła w 1957 roku. Fragment w dokumencie wspomina o istnieniu cywilizacji tartariańskiej, czyli historia Tartarii miała zostać napisana na nowo. Powiedzmy sobie szczerze, miała zostać sfałszowana w celu wyeliminowania odniesień do wielkich rosyjskich agresji i ukrycia faktów dotyczących prawdziwego centrum stosunków tartariańsko-rosyjskich. W książce poświęconej Tartarii, The One World Tartarians, James William Lee wyjaśnia, w jaki sposób historyczna obecność Tartarii została celowo ocenzurowana i usunięta. Słowo Tartaria jest językowo związane z greckim słowem Tartarus, które oznacza przerażające miejsce, które stało się bardziej znane jako Tartar. W opowieściach z mitologii greckiej starożytni giganci cyklopowi zostali umieszczeni w Tartarze, strąceni do Tartaru, do przerażającego miejsca, stąd cyklopowi giganci z mitologii greckiej reprezentowali tartariańskich gigantów, których złote imperium zostało zanurzone w mule i glebie. Historyczna trauma, która powstała w wyniku dewastacji cywilizacji tartariańskiej, została zapamiętana w tych archetypowych opowieściach.
Tartariańscy welikani, potężne olbrzymy, giganci są uważani za Bretharian lub Bretharian, tak zwanych niejedzących, tylko oddychających, co oznacza, że nie musieli polegać na trawieniu, a zatem nie musieli spożywać żywności i wody w celu uzyskania kalorii, ale zamiast tego potężni giganci otrzymywali energię prosto z eteru, ziemskiej sieci częstotliwości geomagnetycznych, które rezonują wokół planety Ziemia. Co oznaczało, że potężni giganci z Tartarii osiągnęli prawdziwe mistrzostwo jako niejedzący, jako Bretharianie, mistrzostwo, które składa się z wibracji elektrostatycznych w atmosferze. Ponieważ potężni giganci byli Bretharianinami, możliwe jest, że mieli układ trawienny, który różnił się od ludzkiego. Wysoce wydajna cywilizacja tartariańska była największą kontrolowaną przestrzenią geograficzną i nadal byłaby największa do dziś. Rozległe złote imperium Tartarii rozkwitło dzięki ich przywódcy wierzącemu w zaawansowaną technologię okultystyczną, darmową energię i wspaniałą architekturę. Najwyraźniej społeczności tartariańskich gigantów miały zainstalowane systemy wolnej energii w swoich kościołach, świątyniach i wszelkiego rodzaju budynkach, stąd każda nieruchomość funkcjonowała jako pewnego rodzaju eteryczna stacja generatora, która wytwarzała energię elektryczną z częstotliwości geomagnetycznych, które rezonują wokół Ziemi. Być może ma to związek z pracą Tesli, że był w stanie pozyskać swoje genialne eksperymenty. Inne budynki, które zbudowali potężni giganci, były używane jako stacje wodne i rezonujące akustyczne centra uzdrawiania, które pracowały z tellurycznymi prądami elektrycznymi planety Ziemia, wykorzystując pomysłową inżynierię, skomplikowane elementy architektoniczne i technologię okultystyczną. Niezwykle produktywni potężni giganci przekształcili elektrostatyczną glebę w naturalny obwód Ziemi, który konsekwentnie rezonował wokół planety Ziemia. Tatarzy mieli zaawansowane metody przechwytywania i przechowywania naturalnej energii, tworząc systemy energetyczne, które mogły zasilać ciepło i wentylować ich własne budynki. Ich kominki nie spalały żadnych łatwopalnych substancji, jak to robią dzisiaj. Kominki były używane jako elektryczne źródła ogrzewania i chłodzenia do tworzenia energii dla ich własnych budynków. Kominki były używane jako elektryczne źródła ogrzewania i chłodzenia do wytwarzania energii dla domu poprzez podłączenie do prądów tellurycznych ziemi, a zatem funkcjonowały jako żelazne odkurzacze elektryczne. Dowody wskazują na fakt, że cywilizacja tartariańska została wyeliminowana przez szereg powodzi błotnych, które miały miejsce w latach 1740-1894. Takie wstrząsy stały się znane jako Wielki Reset. Pierwsza powódź błotna miała miejsce po Wielkim Mrozie, który datowany był na 8 stycznia 1740 roku i zakończył się 6 października 1741 roku i została spowodowana przez masywną erupcję wulkanu we wschodniej Rosji, w wyniku której doszło do rozległych zaburzeń atmosferycznych, które prawdopodobnie doprowadziły do drugiej powodzi błotnej, która miała miejsce w 1834 roku, co następnie doprowadziło do Wielkiego Resetu 12 lutego 1835 roku. Nastąpiły kolejne erupcje wulkaniczne, które również spowodowały zmiany atmosferyczne, które mogły przyczynić się do trzeciej powodzi błotnej w 1892 roku. Trzecia powódź błotna w dużej mierze zniszczyła pozostałości Wielkiej Tartarii, a następnie do 1894 roku wszystko zmieniło się geograficznie na planecie Ziemia. Istnieją tysiące budynków na Ziemi, które odnoszą się do architektury tartariańskiej, które mają ponad 250 lat i są pokryte mułem, żwirem i ziemią z powodzi błotnych, a zatem wskazują, że takie wydarzenia rzeczywiście miały miejsce. Duża część mułu, żwiru i gleby pokrywa wiele pięter budynków, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie je pochłania. Był to z pewnością starszy rodzaj Wielkiego Resetu i został wykorzystany jako sposób na wyeliminowanie zaawansowanej wiedzy naukowej, którą ludzie mogliby wykorzystać. Musimy pamiętać, że wiedza to potęga.
W ciągu ostatnich 5000 lat było kilka wielkich resetów cywilizacji od czasu zamętu z wieżą babilońską, zwaną również jako wieża Babel, wspomnianą w Biblii. W irlandzkim folklorze również wspomina się o różnych powodziach błotnych, które z pewnością spowodowały większość ostatniego wielkiego resetu i dlatego wyjaśniają wiele z tego, co można zaobserwować w wielu krajach. Gdy spojrzymy na Amerykę Północną i inne miejsca na Ziemi, to zobaczymy, że istniały zaawansowane cywilizacje od około 1627 do 1835 roku, a w wielu przypadkach nawet wcześniej. Mówi się, że amerykańscy Indianie recytowali opowieści w tipi lub wikiupach, ale jest to bardzo zniekształcona wersja historii. W rzeczywistości istniała tylko mniejszość rdzennych Amerykanów opowiadających o tym, jak Indianie amerykańscy rozwinęli wysoce zaawansowane kultury duchowe, ale i tutaj wiele z tej prawdziwej historii również zostało zniszczonych. Zatem Tartaria istniała. Pomysł, że Złote Imperium historycznie istniało w północnej Azji, brzmi jak hollywoodzki film science fiction lub powieść fantastyczno-przygodowa, ale nie ma wątpliwości z powodu dowodów, które zostały odkryte, że cywilizacja tartariańska istniała. Więc dlaczego te informacje nie są nauczane w szkołach, na uczelniach i uniwersytetach? Dlaczego tak wiele informacji o Tartarii jest celowo ukrywanych przed opinią publiczną? Po to, aby trzymać ludzi z dala od ich historii i łatwo ich kontrolować, aby system kontroli mógł istnieć. Historia planety Ziemia musi być kontrolowana, ponieważ wszystko poza narracją, w którą chcą, abyś uwierzył, musi być cenzurowane, wymazywane lub usuwane. Ale nigdy nie mogą wymazać ani ukryć prawdy, ponieważ dowody zawsze się pojawią. W końcu to do nas należy złożenie razem elementów tej niesamowitej układanki i wyciągnięcie wniosków z tego duchowego doświadczenia jako istot ludzkich, a nie danie się złapać w czyjąś wersję rzeczywistości, ponieważ musimy pamiętać, jaka jest prawdziwa historia, abyśmy mogli postępować i ewoluować produktywnie jako społeczeństwo. Dziękuję za oglądanie. Wszystkich proszę o zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i do zobaczenia za tydzień. Czytała Trinity.